Dzień trzeci. Kiedy mam się modlić? Tradycja Kościoła proponuje wiernym pewien rytm modlitwy, mający podtrzymywać modlitwę nieustanną. Niektóre z nich są codzienne, modlitwa poranna i wieczorna, przed jedzeniem i po jedzeniu, liturgia godzin. Niedziela, skupiona wokół Eucharystii, jest uświęcana przede wszystkim przez modlitwę. Cykl roku liturgicznego i jego wielkie święta są podstawowym rytmem życia modlitewnego chrześcijan. Katechizm Kościoła katolickiego. Jaki jest najlepszy czas, aby się modlić? Na to pytanie daje nam odpowiedź święty Paweł. Nieustannie się módlcie. Jak widzisz, jest to bardzo prosta i konkretna rada. Kiedy mam się modlić? Nieustannie. Ale wracając do konkretów, przechodząc do konkretów, jeżeli chodzi o modlitwę, to należy, czas zależy od tego, jaką formą modlitwy się modlę. Jeżeli są to akty strzeliste, krótkie wezwania do Pana Boga, to możesz to czynić w każdej chwili. Jeżeli na przykład chcesz iść na adorację Najświętszego Sakramentu, to oczywiście trzeba iść do kościoła, do kaplicy, gdzie jest wystawiony Najświętszy Sakrament, zaplanować sobie. Jeżeli masz zamiar iść na Eucharystię, to też w ciągu Twojego dnia trzeba konkretnie zaplanować, kiedy pójdziesz na Eucharystię. W związku z tym, kiedy się mam modlić? Jaki jest czas? Pierwsza taka praktyczna rada. Najpierw zaplanuj sobie, jaką formą modlitwy chcesz się modlić. Czy to jest modlitwa osobista, Eucharystia, czy adoracja Najświętszego Sakramentu. Następnie zaplanuj sobie, kiedy chcesz się modlić, o jakiej porze dnia. I trzeci krok, ile czasu chcesz poświęcić na modlitwę w ciągu dnia. Ktoś jest w stanie poświęcić 10 minut, ktoś 15, ktoś może poświęcić nawet godzinę albo i więcej. To jest najprostsza odpowiedź na pytanie, kiedy się modlić, ale gdyby to było takie proste, to pewnie wszyscy, którzy chcą się modlić, modliliby się nieustannie. W tym temacie jest jeszcze jedna ważna rzecz. Jak znaleźć czas na modlitwę w ciągu dnia? Wielu ludziom brakuje tego czasu, ponieważ modlitwę stawiają jako coś dodatkowego w planie dnia. Ja proponuję Ci, zmień priorytet. To znaczy, jeżeli chcesz znaleźć czas na modlitwę, dostosuj czas Twojego dnia do rytmu modlitwy. W związku z tym najpierw zaplanuj, kiedy będziesz się modlił, a odnośnie od tego punktu zaplanuj sobie kolejne wydarzenia w ciągu dnia. Wtedy gwarantuję Tobie, że modlitwa nie umknie Ci i zawsze będziesz miała czas na modlitwę. Podsumowując, modlitwa, czas na modlitwę jest decyzją. Tak jak decydujesz się, żeby wstać rano, tak jak decydujesz się, żeby umyć zęby na przykład, jeżeli masz taki zwyczaj oczywiście, rano, tak samo świadomą, konkretną decyzją jest zaplanowanie czasu na modlitwę w ciągu dnia.